Dwa tygodnie temu odczuliśmy skutki niżu Nadia. Silny wiatr spowodował ogromne straty. Strażacy interweniowali w naszym regionie ponad 200 razy. Teraz zanosi się na powtórkę. Synoptycy przewidują, że porywy wiatru miejscami przekroczą 120 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia. Drzewa mogą być łamane, mogą być wyrywane z korzeniami, mogą być uszkadzane budynki, mogą być problemy komunikacyjne, problemy z dostarczeniem energii do naszych domostw. Także tego możemy się spodziewać od dzisiejszej nocy, czyli z nocy z środy na czwartek. Oprócz silnego wiatru spodziewane są burze i ulewy, mogące powodować lokalne podtopienia. Niewykluczone, że w trakcie przechodzenia niżu powstaną dogodne warunki do rozwoju trąby powietrznej. Pełne ręce roboty będą mieli strażacy. Już teraz przygotowują sprzęt i radzą. Podczas silnych wiatrów czy intensywnych opadów deszczu zabezpieczamy wszystkie elementy znajdujące się na zewnątrz budynków oraz te elementy, które mogą ulać zalaniu w niżej położonych terenach na naszych posesjach czy ogródkach działkowych. Ważne jest, aby zabrać wszystkie ruchome elementy z balkonów i tarasów. Do niebezpiecznej pogody przygotowują się także strażnicy miejscy z Piły. Najprawdopodobniej do soboty będzie także zamknięty park miejski i ewentualne miejsca, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenia na terenie miasta. Silne podmuchy wiatru potrwają do czwartkowego popołudnia. W piątek czeka nas przejście kolejnego niżu. Pogoda uspokoi się dopiero w najbliższą niedzielę.